War. War never changes. Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejny odcinek Fallouta, a to co tutaj widzicie to śmieciomiot, który znalazłem. Nie wiem, może tu jeszcze parę śmieci jakichś będzie. To bym do niego załadował. Jest jakiś kubek. Popielniczka. Kanister z benzyną. Latarnia. Palnik. Łopaty chyba nie można. Dobra, zaraz zobaczymy jak to strzela. Tak się otwiera i teraz co? Budzik. Elektronika nie. Kubek. Palnik. O, za dużo rzeczy nie mam. No niech będą te trzy. Aha. Tak działa. Słuchajcie, sorry, ale nie zamierzam tego używać. Jak wiecie, teraz tym karabinem idę, a jak już z tłumikiem on będzie, to już w ogóle. Ale skoczył mi poziom, to może dziabnijmy, bo dwa punkty do wydania. Mam 25 poziom. Czy czasem nie mogę giwerki tutaj? Mogę. Zyskujesz dostęp do trzeciego poziomu modyfikacji broni palnej. Oczywiście akceptuję. Dobrze. Skradanie na 38. To na 40. samotny wędrowiec. Zamki na 41. Materiały wybuchowe. A ninja? 33. Dobra, dam jeszcze w to. Karabinier. Teraz mój karabin powinien jeszcze lepsze efekty dawać. Uwaga. Opiekun nadzorcy. 131. A moja fantastyczna, jak to się nazywa, to moje piękne coś. Zaraz. Gwiazda coś tam. Nie, ostatnia minuta. 307 zadaję już teraz. No, kurka, jak przydzwonię komuś z tego, to... Dobra, przyłączymy się do Bractwa Stali, zobaczymy jakie amunicje i w ogóle jakie sklepiki mają chłopaki. Siemaneczko. Paladin Dance. There's still a place for you in the Brotherhood, if you want it. I'd be honored to join. And I'd be honored to count you as one of us. Meet me back at the police station and we'll discuss the details. Aha. To kto szybciej będzie, bo ja się teleportuję, a ty? Patrz, chłopie, jaka technologia. Chcę zobaczyć po prostu, jakie sklepiki mają. Może jakieś ceny lepsze dla mnie by mieli. Zobaczymy. No dobra. Czyli to tu będzie nasza główna baza? Mam nadzieję, że nie.
I kolejne ładowanie. Swoją drogą Wiedźmin wyznaczył tak wyśrubowane standardy teraz, że aż czekam na następne RPG. Paladin Dance. Glad to see you alive and well, sir. Are we in luck, sir? Mission accomplished. We have the transmitter. Finally, some good news for a change. Nice work, sir. I didn't do it alone. Aelin, Reese, it's time to welcome our newest recruit to the recon team. He shows a lot of promise, and with the proper guidance, I think he has the potential of becoming one of the best. Nie jednym z najlepszych, tylko najlepszym. Recon, eh? So, what are we looking for? Don't worry about it. Talk to Reese and I after we're done here, and we'll explain everything. So you decided to stay, huh? I expected you to take your payment and run. I got tired of wandering alone. Too bad. I was getting used to the thought of you leaving. Reese, that's enough. Like it or not, you're going to have to learn to work together. And you, you need to understand what it means to be a part of the Brotherhood. We're not soldiers of fortune. We're an army, and we've dedicated our lives to uphold a strict code of ethics. If you intend to stay within our ranks, you need to obey our tenets without question. Dobra. Understood. Outstanding. Since I know you're eager to get started, I'll get right to the point. Dawaj. I only ask for two things from anyone under my command. Honesty and respect. You fall in line, you stay in line. I give you an order, and you follow it. It's as simple as that. Now, before I release you to Halen and Reese for your assignments, there's one last order of business. From this moment forward, I'm granting you the rank of initiate. This is only a training rank. I'm not permitted to grant ranks any higher than that. No, dobra, jak będzie. Thanks aren't necessary. Just continue excelling at your duties, soldier. Ad victoriam, initiate. He doesn't even know what that means, Halen. Ad victoriam means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable, because we're fighting for the future of mankind. Our rallying cry is more powerful than any weapon you could ever carry. Remember that. Now, I need you to report to Halen or Reese for your next assignment. Dismissed, soldier. Dropping muties and ferals is my specialty. And synths? Hell. Dobra, gdzie sklepik macie? Laseczką wolę pogadać. No siemaneczko. Halen? Ree still giving you the cold shoulder. No. So, are you ready to take on your first assignment? No ba. What exactly does the scribe do for the Brotherhood? We do everything that the pilots and the soldiers need to keep all of their operations running. All the scientific research, the repairs, the tactical planning, you name it. We do all of the technical work, of course. I'm a field scribe, so I'm boots on the ground with the soldiers, but I kind of like pulling the trigger every once in a while. Anyway, I won't bore you with any more of the details. You ready to head out on your assignment? Tak, mogę. Tylko nie mów mi, że gule zalęgły się gdzieś tam i mam wytłuc gule. Ready. Great. Let me explain what I need you to do. One of the Brotherhood's most important duties is the recovery and preservation of technology that was lost when the bombs fell. I have a list of locations that contain artifacts we need you to recover in order to have them cataloged and studied by our scribes. Here, this should cover all the information you'll need to find your first artifact. Good luck, and be careful. Dobra. Mam odzyskać artefakt. No i dobrze. Amunicja jest? Nie ma. Odzyskam zaraz artefakt, tylko na mapie dane. Wesprzyj oddział zwiadowczy Bractwa albo kwatermistrzostwo Hall w Parkview.
Kurka, to mi się już nie podoba, ale dobra. Coś czuję, że na zasadzie idź tam, weź, wytłucz wszystkich i przynieś mi butelkę z piwem. Dobra, gdzie to jest? To jest tu. Miejsce nie zostało jeszcze odkryte. To kurka, jak mam się tam dostać? Czy to jest w środku, czy nie? Czy to jest w Diamond City? Nie wiem. Dobra, pójdę tam. No dobra, jak sobie zaskarbię troszeczkę ich zaufania, zrobię ze 2-3 zadanka dla nich, to mam nadzieję, że mnie dopuszczą do jakiejś kwatery głównej. Jeśli twój towarzysz ucierpi w walce, użyj na nim steampacka, aby mógł wrócić do walki. Tutaj towarzysze są tak głupi, że lepiej w ogóle nie brać ich. A jak już ktoś chce miny rozstawiać, to już w ogóle. No dobra, jestem tu. Gdzie to niby tam jest? O, to już tutaj. Mogę tu postrzelać do kogoś? Nie. No to jednak dobrze, że do Diamond City nie... Apartamento! No i dobra. Moi drodzy, to, co lubię najbardziej, czyli... No... Czyli jedziemy z kradanką. Proszę, proszę, już! Pułapka domowej roboty. A tu? Laserowy karabin. Bandycka menda. No. Siedzieli i patrzyli na telewizję sobie. I kurka... W tym momencie rąbnęła bomba, czy co? Jestem cały czas w ukryciu, nikt... O, jest pudełeczko śniadaniowe. Bierzemy. Mentaty psycho. Zobaczmy tutaj łazieneczka gustowna. Spinka antyrad. A ty co tu masz? Przetrzymywana książka. Kurka, nie wiem czy to... zbierać te książki, czy nie. A co ty tu miałeś ciekawego? Kapsel, nabój. Już wszyscy mają te krótkie karabiny bojowe. To już jest coś. Pracownia ruszynikarska. W sumie... Ale nie, tutaj nic chyba na razie nie będę mógł zrobić. I tak w pracowni. Słyszę wieżyczkę. Tu można wejść. No, wieżyczkę co prawda słychać, ale... Czy jak w Half-Life'ie za schodami będzie coś? Dupa. O, już się pojawiło to. Dobra, jest wieżyczka. What the? Oh.
Nikogo nie ma. What do you think? I don't know. Jumping in shadows. Yeah, you're probably right. Gotta cut down on the jet, I guess. Now don't start talking crazy. Can't keep doing this forever. Dobra. One last haul. Dobra, dobra, dobra. Tu ktoś jest. Co tu za siesta, panowie? Kurka, ręka ci odleciała. Chłopie. O. O jeny, tylko myszką ruszyłem. Nabój 308, to. Dobra. Coś tu jeszcze jest, nic nie ma. Kolejne ładowanie. To chyba na dachu będzie. O! Śpi gościu. Piaskowy dziadek właśnie. Został zastosowany. Czyli już to moje skradanko jest na niezłym poziomie. Idzie ktoś. Kurczę, jak ja bym tą giwerę swoją chciał mieć już z tłumikiem. Lipton. Ten ma wytłumiony, utwardzony, przebijający pistolet maszynowy. Ale to mnie nie interesuje. Tutaj taki tarasik ładny, zobaczcie. Fajnie się chłopaki urządziły. Skrzyneczka jest. Nabój 38, czyli 20 kapsli po 20 nabojów. Dobra. Wejdziemy wyżej. Nikogo nie widać. Jezus, a co wy tu? Co tacy gwałtowni? Uch.
koniec strzelania. Kurka, co to tak strzela tu? Ole ci przydzwoniłem. No wychyl jeszcze. Masz pieczyste. Kurka ci tam wrzucę do środka. O, w mordę jeża. Jednak karabin jest najpewniejszy, a nie tam jakieś. Nie, no tutaj widzę, że... Nie będę się chował, malutki. Gdzie ty jesteś? Spadłeś może niżej gdzieś. Tutaj tylko przyszabruję. Kurka, wyczuł mnie gościu, no to... Idziemy. Jest jeszcze tu ktoś? Coś krzyczał, więc gdzieś jest. Ale gdzie? Dobra, w dupie z wami, tu pokazuję, że mam tutaj zdobyć, to tu zdobędę. Może tu w środku gościu jeszcze jest. Niestety nie. Okej, jest wielka skrzynia z dobrymi rzeczami. A co to? Sejfu tu żadnego nie ma. Jest! O! Got it. Kolejny raz nic ciekawego. Pudełko ze spinkami. Gdzieś tu jakiś mutant jeszcze się uchował. O! No, myślałem, że idzie, ale nie idzie. Dobra, czyli pierwsze zadanie dla Bractwa Stali będzie. Proszę bardzo. Kapsel, nabój.
i nic więcej. Gdzieś tu był, gościu. Tu słychać coś. To ja. Chcesz się strzelać? Nie, to nie. Profil sanitariusz umożliwia szybsze i bardziej efektywne używanie steampacków oraz antyradu. To by mi się przydało, bo te steampaki już mało dają na obecnym etapie gry. No ale jeżeli chcę bazować na skradaniu, co jak widać nie bardzo się twórcom podoba i jest wiele sytuacji, w których nie można tak grać, no to już muszę pakować w obrażenia, bo to podstawa. No dobra. Zobaczymy, jakie będzie następne zadanie. No, Junia. Here it is. And still in good shape too. Here's a little something for the trouble. Now, I think Dan's wanted to see you. Go check in with him. I'll have another mission for you when you're ready. Dobra. Dance, dance, dance. Dance, mój drogi. Welcome back. I've got another mission. Dance. If you're ready. Is there anything I can do here at the station? No, I need you in the field. Reese and Halen have things under control for now. Are you ready to go? Okay. Ready. Outstanding. Over the years, the Brotherhood has sent several recon teams to the Commonwealth. The last squad went in 3 years ago. They never reported back. Officially, they're missing, presumed dead. Was there a rescue mission? No. The Brotherhood doesn't have the resources or the manpower to conduct a search like that. Everyone who signs up for a recon mission knows the risks. Our lives depend on our training and on each other. But if a team is lost, we honor those who give their lives in the line of duty. We have a responsibility to find out what happened to them, if we can. Dobra. Where should I begin? Their insertion point was in the hills near Malden. If you want to pick up their trail from the beginning, you should start there. Monitor your radio for distress signals. All recon teams are issued distress pulsers that put out a short-range homing beacon. If you can acquire a signal, you should be able to trace it to its source. Dobra, jest zadanie. Zaginiony patrol. Poszukaj drużyny zwiadowczej. Dobra, gdzie to jest w ogóle? Słuchajcie, gdzie to... O, tutaj to jest. Panie Miki 2000. Nie wiem, czy zagram, szczerze mówiąc. Bardzo dobre zadanie. No to zobaczymy.
Super mutant mięśniak. Puk, puk. Sweet. Nie macie. Coś czuję, że tutaj ich więcej jest. Ludzką szczękę miał. Jak to możliwe? Dobra. Czy jest... O, co to? Filcowy kapelusz, myślałem, że... Sejfu nie widać, w podłodze mógł być, w ścianie. Kanister bez benzyną. Jest! Kurka, w każdym amerykańskim domu w Bostonie jest sejf. Co tam jest z tyłu? Nice. Automatyczny laserowy pistolet. Taki ogniwo, przedwojenne pieniądze. Dobra. Nie no, musimy tutaj pokonać tego, tą wieżyczkę śmieszną. Gdzie ona jest? Dziwne, że mutanci takie głup taki, a wieżyczek używają. Niby ktoś mnie jeszcze widzi. Tam jest jakiś gościu. Niech przyjdzie, to wtedy dostanie kulka, a ja tymczasem sprawdzę, co oni tutaj mają. Gulobój, syntetyczny ochraniacz, ale ja takiego czegoś nie chcę. Może się to sprzeda gdzieś. Okej. Ktoś tu jest. Związany. O! Miny mieli, dopiero teraz zauważyłem. Ale oczywiście ja jestem takim specjalistą w materiałach wybuchowych. O, jeszcze jedna wieżyczka gdzieś jest. Że miny mnie nie ruszają. The Last of Us. Bardzo chciałbym w to zagrać, ale niestety na PC-cie chyba nie ma. Mieli tu bandytę. Pewnie chcieli go zjeść. Dobra. Wydawało mi się, że tu widziałem gdzieś jeszcze. Widziałem jakiś ruch.
Kurde bela. A to moje zadanie gdzie jest? Z drugiej strony. Czyli tam. Tak jest. I radio miałem, kurczę, nastawić. Dobra. Coś pika. Siła sygnału alarmowego. Dobra. Dwadzieścia dziewięć procent. Czyżby tu? Procent, czyli kurka, te gule są podobne do tego, do tych z filmu z Bradem Pittem, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale naprawdę ta sama animacja. Czterdzieści pięć procent tu. Czyli albo w tym budynku, albo tu gdzieś. Pięćdziesiąt. Zbliżam się. Sześćdziesiąt trzy. W tym domu? Chyba tak. 78. Jest jakiś gościu. Ale słuchajcie, to już jest koniec, bo już za długo i tak. Dalsze losy i odnalezienie grupy zwiadowczej będą w kolejnym odcinku, bo będzie po prostu ten za długi. Także żegnam się z wami i do usłyszenia.